11 lutego w liturgiczne wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, w którym Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził Dom Miłosierdzia Świętego Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach. W kaplicy Domu Miłosierdzia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę świętą i modlił się za wszystkich chorych archidiecezji lwowskiej za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny z Lourdes, a także zachęcał do rozpoznania obecności Boga w cierpieniu, aby świadczyć dobro cierpieniem, czyli przeżywać cierpienie, ofiarując je w intencji kogoś z bliskich, a także świadczyć dobro cierpiącemu. Po odprawieniu mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki udzielił sakramentu chorych wszystkim chorym, którzy są przykuci do łóżka i przebywają w Domu Miłosierdzia, oraz podziękował siostrom, józefitkom, wolontariuszom i wszystkim, którzy opiekują się chorymi w Domu Miłosierdzia Świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości Światowego Dnia Chorego, które odbywają się 11 lutego każdego roku pańskiego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, która w 1858 roku objawiła się przy grocie masabielskiej Bernardecie Subériu i odtąd za łaską dobrego Boga przywraca wielu chorym pełne zdrowie duszy i ciała. I w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Nasze w imieniu Pana, który stworzył mnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dźwignie. Amen. Odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Dobrze, dobrze siedzi. Przez to święte namaszczenie niech Pan wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Przez to święte namaszczenie niech Pan swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.